Dzień dobry, nazywam się Robert Stawowski, jestem lekarzem okulistą i chciałbym zaprosić Państwa na cotygodniowe spotkanie na tematy okulistyczne. Będę się starał przybliżyć Państwu tematy, które interesują Państwa, z którymi chcieliby Państwo się zapoznać. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam opowiedzieć, jak wygląda zabieg blefaroplastyki. Przed każdym zabiegiem sala zabiegowa jest przygotowywana w bardzo staranny sposób. Stolik chirurgiczny, na którym znajdują się sterylne narzędzia, nie może być dotknięty przez lekarza bez specjalnego przygotowania. Na początku przebieramy się w sterylne, jednorazowe stroje przy pomocy naszej wspaniałej pielęgniarki pani Gosi oraz zakładamy jałowe rękawiczki. Nie możemy już teraz dotykać tak zwanych brudnych powierzchni. Następnym krokiem jest zdezynfekowanie miejsca zabiegu i okolic na ciele pacjenta. Dokonujemy tego za pomocą roztworu jodyny. W następnej kolejności przygotowujemy znieczulenie i okładamy pacjenta jałowymi serwetami w celu zabezpieczenia miejsca zabiegu. Potem przygotowujemy laser, znieczulamy pacjenta i możemy zaczynać. Co to jest blefaroplastyka? Blefaroplastyka jest zabiegiem z zakresu chirurgii okulistycznej i dotyczy skóry powiek, ale nie tylko. Zabieg plastyki powiek polega na tym, że wycinamy nadmiar skóry, który jest zwiotczały i ogranicza pole widzenia, powoduje niepożądany efekt estetyczny. Opadające powieki nie tylko ograniczają pole widzenia od skroni czy od góry, ale również centralne pole widzenia. W trakcie zabiegu usuwa się w sposób chirurgiczny nadmiar skóry, czasami także przepukliny tłuszczowe. Zdarza się, że taki zabieg powinien być wykonywany w namięśniu dźwigaczu powieki górnej, tak, ażeby spowodować większe otwarcie oka, szerszą szparę powiekową. Czym wykonuje się zabieg? Zabieg wykonuje się za pomocą skalpela lub lasera. W tym wypadku korzystamy z lasera. Cięcie wykonuje się w załamku powieki tak, aby blizna, która powstaje po cięciu, była niewidoczna przy otwartym oku. Blizna u większości pacjentów jest niewidzialna po kilku latach, a efekty odmładzające zabiegu są widoczne przez kilkanaście lat. W ostatnim czasie więcej zabiegów robimy przy pomocy lasera niż skalpela, gdyż zauważyliśmy, że okres rekonwalescencji pacjenta po zabiegu w przypadku użycia lasera jest krótszy. Czy zabieg jest bolesny? Sam zabieg przeprowadzany jest w większości przypadków w znieczuleniu miejscowym. Aczkolwiek może być również na życzenie pacjenta wykonany w znieczuleniu ogólnym w obecności anestezjologa. W trakcie pacjent jest w stałym kontakcie słownym z operatorem. Oczywiście pacjent może odczuwać dyskomfort, ale nie powinien odczuwać dolegliwości bólowych. Z tego, co mówią mi moi pacjenci, czasami zdarza się pewien dyskomfort, ale jest on w pełni akceptowalny. Jakie efekty? Po pierwsze otwarcie oka, po drugie lepsze widzenie i po trzecie odmłodzenie całego obszaru twarzy. Opadanie powiek powoduje, że postrzegamy człowieka jako zmęczonego, starszego, z groźnym wyrazem twarzy. Natomiast osoby z otwartymi oczami postrzegamy jako pełne energii, zdrowych, młodych, pełnych sił. Efekt zabiegu utrzymuje się kilkanaście lat. Jak długo utrzymują się blizny po zabiegu? Proces gojenia oczywiście jest indywidualny. Wstępne gojenie trwa około tygodnia. Po 7 dniach zdejmujemy szwy. Po miesiącu uzyskujemy prawie docelowy efekt, czyli to, jak będzie wyglądało oko. Nie jest to pełny, stuprocentowy efekt. Można powiedzieć, że jest to około 90% efekt tego, co uzyskamy. Ostateczny efekt plastyki powiek uzyskujemy po roku. Po kilku latach u wielu pacjentów blizny praktycznie są niewidoczne. Teraz zostało nam już tylko szycie i zimne okłady. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie filmu. Zachęcam do śledzenia nas na YouTubie, Instagramie i innych platformach. Można się tam dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat medycyny estetycznej, okulistyki i dermatologii.
Wszystkie szczegóły na temat miejsca odbywania się naszych zabiegów znajdziecie na stronie drstawowska.pl.